drogi pomyli los zły i o czym głąb zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Cześć wszystkim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ojcze, mam pytanie. Dlaczego się modlimy? Zacznijmy od tego, czym w ogóle modlitwa dla nas jest. Albo czym jest w ogóle modlitwa. Zobacz i zobaczcie, że modlitwa to rozmowa. I możemy zrobić bardzo proste przełożenie na nasze relacje z ludźmi, z drugim człowiekiem. Masz kolegę, znajomego i mówisz, że chcesz z nim być w relacji. Chcesz tę relację utrzymywać, chcesz ją rozwijać. Natomiast załóżmy, że w ogóle się nie spotykacie, nie rozmawiacie ze sobą, nie wymieniacie wiadomości. Czy można to nazwać relacją? No nie. Takiej relacji w ogóle nie ma. To samo jest z Panem Bogiem. Zobacz też, że modlitwa jest odpowiedzią na miłość Pana Boga. Pan Bóg jest zawsze tym, który pierwszy wychodzi do nas z miłością. I człowiek może, powinien na tę miłość odpowiedzieć. Więc chcemy Mu odpowiadać poprzez modlitwę. Chcemy z Nim być cały czas w kontakcie, w relacji. Dlatego modlitwa uwielbienia. Wielbimy Pana Boga za to wszystko, co mamy, za to wszystko, co otrzymujemy od Niego. Przepraszamy Go, jeżeli wiemy, widzimy, czujemy, że zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy coś złego. Ale też ta modlitwa, która jest, wydaje mi się, najczęstszą modlitwą, czyli modlitwa prośby, kiedy prosimy Go. Czasami wręcz błagamy o różne łaski, o to, co jest nam potrzebne, o to, co chcielibyśmy w życiu mieć. O co możemy prosić? O to, co dla nas jest dobre. Mając na uwadze też to, że chcemy żyć w zgodzie z Panem Bogiem. Że jeżeli jesteśmy w tej relacji i chcemy trwać w tej miłości, no to będziemy prosić o to, co jest zgodnego. Czyli kierując się też przykazaniami, kierując się Ewangelią i miłością do drugiego człowieka. Dlaczego Pan Bóg nie wysłuchuje wszystkich naszych próśb? To jest pytanie, które jest zadawane najczęściej. O co chodzi? Zobacz, że... I zobaczcie, drodzy. My, żyjąc tutaj w świecie, widzimy, znamy to, co było i to, co jest teraz. Pan Bóg nie jest ograniczony czasem, więc Pan Bóg jeszcze wie, co będzie. Bardzo proste porównanie. To jest tak, jakbyśmy podeszli do mozaiki. Jeżeli stoimy blisko, widzimy rozrzucone fragmenty, które nic nam nie dają. Dopiero kiedy odejdziemy dalej, nabieramy perspektywy, widzimy piękny obraz, mozaikę, układa nam się to w całość. To samo jest z naszym życiem. My bardzo często, prosząc o coś, myślimy, że to dla nas jest dobre, ale niekoniecznie tak musi być. Drugie bardzo proste porównanie to jak rodzic z małym dzieckiem, gdzie dziecko bardzo często myśli, że coś dla niego jest dobre, i prosi o to rodziców, błaga, wręcz chce to wymusić, ale rodzice mają świadomość, nie, to nie jest dobre. I mówią mu, nie będzie tego. Pomimo tego, że liczą się z tym buntem dzieciaka, ale robią to dlaczego? Z miłości. I Pan Bóg, kiedy nie daje nam tego, co my prosimy czasami, nie dlatego, że chce nas upokorzyć, że chce nam pokazać, że nas nie kocha, nie, nic bardziej mylnego. Właśnie dlatego, że Pan Bóg nas kocha. Bo być może to, o co my Go prosimy w danym momencie, chociaż wydaje nam się dobre, to jest jeszcze drugi aspekt. Być może to wcale nie będzie służyło naszemu zbawieniu. To, co powiedziałam na początku o ograniczeniu czasem. My bardzo często to nasze życie zamykamy tutaj na ziemi. Chcemy, żeby nam było dobrze tutaj. Ale naszym powołaniem jest powołanie do świętości, czyli co jest największym pragnieniem Pana Boga? Żebyśmy się spotkali w niebie, żebyśmy byli zbawieni. I On wie, co nam jest do tego potrzebne, a czego absolutnie nie powinniśmy otrzymać. Co może nas z tej drogi zwieść, zmylić, albo przez co możemy po prostu zejść z drogi, którą mamy kroczyć. Dlatego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bartosz Gadomski. Ojciec Aleksander. Z Panem Bogiem.